proszę powiedzieć, skoro pan dyrektor tak mówi, inaczej pan dyrektor mówił, kiedy komisja, po komisji poszliśmy do pana dyrektora, żeby przeliczyć koszty na filię. Inaczej była rozmowa. Inna była rozmowa, że te koszty, które są podane, te koszty, które są podane, są wzięte z górnej półki i dyrektor inaczej nam przeliczał wtedy. Bo 6 czy tam 8 czy 12. Ale o czym pani mówi? O kosztach, które dyrektor nam przeliczył na filię 06. Ja przeliczyłem, bo tak mogłem przeliczyć, ja przeliczyłem. Inna była rozmowa. Nie mając dostępu do danych do nauczycieli i pani to mówiłem. Dyrektorze, ale inna była rozmowa, kiedy my poszliśmy do dyrektora. Inaczej dyrektor mówił, tylko oczywiście zapewniał, żeby się nie powoływać, nie powołujemy się na to. Ale w tej sytuacji, jeżeli ja jeszcze raz podtrzymuję to, że w moim przekonaniu najrozsądniejsze wyjście jest ustawienie klas 03. Żadne inne wyjście nie wchodzi w rachubę. Pani dyrektor przedstawili informacje o kosztach utrzymania na podstawie rzetelnych informacji. Państwo przygotowali, żebym ja wyliczył koszty utrzymania, żeby nie, że, czy, 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 cz